Przed wami szyderczy skrót filmu o dwóch kozakach z wybrzeża, którzy próbują wyślizgać szefa mafii, ale na ich drodze staje stolec. Kolec? Stolec? Bolec. Ej, a zrobiliście już świąteczne zakupy? Bo gwiazdka tu już za rogiem, a wasze najbliższe wajzy liczą na prezenty, na które nie zasłużyli, pamiętacie? Na szczęście, rozpieszczając tych gałganów, możecie przy okazji zaoszczędzić w sposób, który Jezus Chrystus na pewno by pobłogosławił. Bo mimo, że Black Friday już za nami, to wciąż czeka na was mnóstwo przedświątecznych wyprzedaży i cashbacku nawet do 30% z Letty Shops. Więc to najlepszy czas na odświeżenie garderoby, kupienie ekspresu do kawy czy nowego telefonu, bo wasz obecny ma już z rok, więc jest praktycznie do niczego. A do tego nadal możecie wziąć udział w loterii i wygrać astronomiczne 100 tysięcy złotych. Wystarczy zarejestrować konto, wejść w zakładkę loteria, zaakceptować warunki i potwierdzić udział do 22 grudnia do 18. Bo po 18 budka się zamyka i nie ma 100 kafelków. Po czym wystarczy robić zakupy w waszych ulubionych sklepach, jak na przykład w RTV Euro AGD, wchodząc na stronę sklepu przez Letty Shops, wybierając swój upragniony towar i zyskując kolejny los na loterii, a do tego dostając jeszcze zwrot gotówki w postaci cashbacku. Więc klikajcie w link w opisie i dajcie się porwać świątecznym zakupom. A teraz Fred spróbuje nas wy... No, God, please, no! Gdzieś, gdzie tupta jeżo zwierz. Reporter Eko TV ostrzega przed pieszymi wędrówkami jeżowatych, gdy wredne małe gnojki związują mu kikuty i typ ląduje ryjem pod alfą Freda i Gruchy, którzy na luzaczku jadą sobie dalej. To śmieszne, bo zamordowali człowieka i nie mają żadnych wyrzutów sumienia, lubię ich. A po wymienieniu całej fauny zamieszkującej Polskę, jak na przykład kuń, Fred bezczelnie podżera śliwce frytki, argumentując to jak typowa baba. Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić. Nie jestem głodny. To dlaczego zawsze nosisz w torebce ketchup, zdziro? Po czym wychodzi się zesrać do kibla, gdzie nawiedza go trzech Sebastianów żądających oddania walizki, więc markuje podanie klucza i dziurawi im giry. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Właśnie, dziurawe kolana wystarczy rozchodzić. A tymczasem do Kuby dzwoni jego blond pupcia przekazać, że z nim zrywa, bo poznała swoją bratnią duszę, Jarka, który przeprowadza właśnie ważną biznesową rozmowę. Gdzie jest k***a moje 300 baniek, słyszysz? Też chciałbym być kiedyś takim twardzielem. A gdy Kubek spóźnia się na egzamin z rzępolenia i dziekan, który nigdy nie umoczył, go oblewa, Oskar przychodzi do lekarza z trądzikiem na swojej 8-letniej buziuńce, dowiadując się, że najlepszym sposobem na takie niedoskonałości jest ciupcianko. Więc tak wygląda spotkanie czy prostokątnego stołu. Po czym chłopiec obdzwania wszystkie numery do samic, ale żadna nie jest zainteresowana użyczeniem mu pieroga. Żadna go nie chce, bo ma trądzik, bo żadna go nie chce. A gdy Jarek objeżdża w restauracji kelnera, że zamawiał z frytkami, Wełonika nie może wyjść z podziwu, jaki z niego twardy człowiek z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Jego psychika przeciąga wagony PKP z zaciągniętym ręcznym. Po czym Brenner radzi Oskarowi, żeby poszedł do burdelu na opłacaną miłość i tam pozbył się trądziku. Pozbędzie się trądziku i zyska kiłę, super! A gdy chłopiec sugeruje pójście do uzdrowiciela, typ obok opowiada, że był u Harego z Tybetu, po którym go karki dostał wysypki na udach. To mówisz, że polecasz? Więc Oskar dzwoni jednak do agencji Czarny Lotos, zamawiając dwa pierogi dla siebie i dla Funfla, bo przecież nie będzie tracił dziewictwa w pojedynkę, nie? Wiadomo, ja zaprosiłem całą rodzinę, żeby się ze mnie śmiali. I gdy Mucha wypożycza kolejny film gangsterski dla Bolca, tym razem pod tytułem Śmierć w Wenecji, nieźle brzmi, co? Dostaje wiadomość na pagier, że czas dawać dupy, gdy Kuba prosi Oskara o pożyczenie gumki do penisa, ale ten odpowiada, że ma tylko jedną i od rana nosi ją na sobie. Czyli od rana chodzisz ze sztywną kniagą? To chyba nie jest zdrowe. Po czym wchodzi pierwsza laska, ale taka bardziej współlokatorska, a po niej zjawiają się wywłoki i Alfonso o sylwetce Babaduka, który zostawia Cizie na godzinę, w czasie której szturch robi co może, żeby wyślizgać się od szturchaniny. No przestań, na pewno ma piękne wnętrze. A Oskar powoli zapoznaje się ze swoją koleżanką, zadając delikatne pytania. Długo pracujesz jako
w agencji. Na co ona odpowiada typowym tekstem laski, której się nie podobasz. Powinniśmy się lepiej poznać. No nie, nawet płacąc muszę słuchać tego pierdolenia. Gdy Harry Potter opowiada jej o kapitanie Żbiku, Mucha stwierdza, że do tej pory słuchała tylko nudnych biznes memów, ale on jej się naprawdę podoba, bo ma pasję do bycia lamusem. Po czym lecą w Dirty Dancing, ale nagle wraca Alfonso, twierdząc, że minęła już godzina, a tak w ogóle te 100 zł za godzinę to było w dolarach, więc co mówi, nie 830. Nigdy nie ufaj łysyn. A gdy laska próbuje załagodzić sytuację, wyjeżdża z Johna Lennona. Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Ale sprzedaje mu tylko łokcia w s***ny bęben, więc Oscar dorzuca do oferty bezcenny argentyński kaktus. Kaktus, którego łysy zrzuca na swojego poloneza i grozi Oscarowi zrzutem z balkonu, żądając 5 razy tyle. Dobra, ale teraz w rosyjskich rublach. Na szczęście Lożka zauważa figurkę ze złota i matą ją zabiera, a Oscar patrzy tylko, jak jego miłość życia odchodzi. Nie martw się, zobaczy się za jakieś 16 spustów na twarz. A tymczasem Michał Milowicz wyje ze swoim pitbullem w przedostatnim filmie z jego udziałem, który nie okazał się kałem, po czym ogląda 48 film gangsterski tego dnia, podziwiając swoich czarnych braci zza oceanu. Więc przynajmniej jeden musiał grać w koszykówkę, a później nakłania swojego Alfonso, żeby też wyluzował i podłapał klimat, gibiąc się jak prawdziwy czarujący polski gangster, gdy dzwoni ojciec Bolca, informując, że jutro odwiedzi go dwóch kozaków z wybrzeża, którym ma urządzić melanż życia, zanim papa dołączy przybić gila. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, jego mać. A gdy będą chcieli zobaczyć pitbulla, to pokaże się jamnika. Tymczasem Oscar maluje z biedy swoje własne pornosy, gdy ktoś dzwoni do drzwi, więc każe lasce otworzyć, ale ten ma diamentową wymówkę. Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Jak nic będzie pochowany na Wawelu. Więc Harry Potter sam otwiera typowi, który pyta, czy mieszka tu jakiś cwaniak, na co Oscar odpowiada, że nie, on tu mieszka i daje typowi piątaka. Nie mogłeś użyć jakiegoś odwrotnego zaklęcia do Alohomory? Po czym młody szturch przychodzi do Zajączka, który informuje go, że nie wystąpi na konkursie we Francji, bo jest leszczem i nie ma co przychodzić na egzamin poprawkowy, bo już go oblał. Ale nawet nie wyciągnął swojej fujary. Więc wściekły osioł junior nagrywa takie demo, że aż prawie sfajcza smyczek od gitary, po czym wysyła je na kasecie Pocztą Polską. Równie dobrze mógł ją do Wisły wyjść. A tymczasem Bolec, po zrobieniu sobie tatuażu z Bravo Girl, przyjmuje kozaków z wybrzeża, ostrzegając Gruchę, że trzyma za drzwiami agresywnego pitbulla, ale ten wyciąga jamnika. Kurde, chyba się skurczył w praniu. A gdy Śliwka proponuje Bolcoju ścieżkę kredy, ten z przyjemnością wysmarkuje wszystko w stratosferę, po czym puszcza chłopakom trochę ulicznej kultury, pałując się, jacy czarni są i szkoda, że sam nie jest. Jesteś bardziej niż myślisz, uwierz mi. A gdy odpala nowy gangsterski film o człowieku w łódce, Fred nie wytrzymuje i wymienia mu listę jego gangsterskich osiągnięć. Masz pitbulla, który wygląda jak jamnik. Gibasz się jak pi***. Rezus. Gdy jak do siebie włazi Kuba odkupić figurkę czarodzieja, więc Fred każe Bolcowi go zabić i wyłazi do sracza, a blonda zwyjmuje klamkę i niechcący wali Gruchę. Tak, ja też zawsze mówię, że niechcący. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Po czym czereśnia ubija Babaduka, blondi strzela Andrzejowi w łeb i się z rusztowania, i to ewidentnie i na 100% nie kaskader w peruce seniora. Trochę wiary, naprawdę. A gdy Fred przychodzi na afterparty, widzi tylko uciekającego Kubę siadając przy walizce pełnej szmalcu, ale gdy zjawia się Łochdan Bazooka, przekonuje wszystkich, że to szturch podniemał walizkę. Czyżby Fred puszczał brzydkie bąki? Więc pan Bohdan obiecuje, że w ciągu tygodnia znajdzie Kubę i kasę, a później okazuje się, że Alfonso i Grucha żyją, ten drugi konkretnie dzięki stalowej płytce, którą ma we łbie. A co on jest, k***a, Robocop? Mi osobiście bardziej przypomina Aladyna. Więc gdy Stolec zostaje z nim sam na sam, pieści go prądem z ładowarki, ale zmienia mu tylko karnację na bardziej menelską. Czyli teraz on będzie pytał o piątaka. Po czym Oscara niespodziewanie odwiedza Mucha z figurką, ale mały podejrzewa, że za winklem na pewno czai się jakiś cygan z oszczepem, jednak pupcia leci z nim w ślimaka. O, ciekawe ile jaj miała w ustach tego dnia. A później Stolec, upewniając się, że Śliwka nic nie pamięta, zabiera go z Fredem do fryzjera, gdzie blonda wyczytuje, że Spice Girls się rozsypało i jest nowa dieta bananowa. O kurczę, i trzeba sobie ładować te banany w dół. A chwilę później zajeżdża twardy człowiek z miasta, który żąda przeparkowania Alfy, ale chłopaki zamiast tego przeparkowują mu ryj na lewą stronę i golą łeb. Po czym okazuje się, że typ nazywa się Jarek Psikuta. Jarosław Psikuta. Panie!
Widzi pan tam S na końcu? Przepraszam, Jarek psiku bez S. A tymczasem Laska wyznaje Brennerowi, że on też ma wysoko postawioną poprzeczkę po swoim ojcu, bo jego stary jest królem Sedesu, który spłodził go po 70, po czym daje mu ważną życiową lekcję, twierdząc, że trzeba podążać za swoimi marzeniami. Nie, jakoś inaczej. Jedz, módl się, umieraj. Coś takiego. A w międzyczasie Grucha odwiedza koleżankę z burdello, która daje mu w prezencie ohydny różowy sweter, a później opowiada o akcji ze złotą figurką i Gruchman ogarnia, gdzie mieszka Harry Potter. Jak dobrze, że jego dziewczyna jest dziewczyna. A gdy pojawia się Fred, widząc kolegę w skowronkach, ostrzega go, że kiedyś też zaufał pewnej kobiecie i wtedy dałby sobie za nią rękę uciąć. I wiecie co. Im teraz miał ręki. Po czym przybliża historię polskiej wsi, twierdząc, że do XII wieku chłopi zakładali babom homonto i orali nimi pole. Przecież padałyby po 2 metrach, to się nie klei, panie Fredzie. A później wbijają na paszport TVN-u do szkoły Kuby, gdzie Śliwka dołącza do skeczu Szarpi Drutów, pytając o Kubę, gdy... Zaraz! Wśród publiczności był Weird Al Jankowicz? Czyli to my go zainspirowaliśmy do tworzenia muzycznych parodii. A Fred wyciąga od Cycolinny adres Kubiksa, ściemniając, że chce z nim skonsultować partię. Turę, gdy Stolec trafia na niego w barze przy lokowaniu wody. Patrzcie, jaki zbieg okoliczności. I zabiera go swoją Alfą Rometo do lasu, gdzie każe mu kopać grób. A gdy Szturch wątpi, że go naprawdę zastrzeli, zapewnia go, że właśnie owszem, bo... Tata mnie prosił. Nie no, jak tata prosił. Ale okazuje się, że łączy ich wysoko zawieszona poprzeczka po swoich ojcach i miłość do starych piosenek, więc Elvis puszcza Kubie fajną składankę i zabiera z powrotem do domu. Ale przecież tata go prosił. A tymczasem Grucha przesłuchuje Pottera, gdy zjawia się typ od piątaka, więc grzecznie każe mu wypier odejść, na co drugi kolega spiera mu ryj na marmoladę, a wystarczyło nie otwierać drzwi jak każdy człowiek XXI wieku. A gdy Kuba cieszy się, że poleci na konkurs do Francji, na chacie czeka już Ferdynand, więc ucieka na dach i włazi na gzyms, gdzie zauważa go jego skretyniała ekskretynka, myśląc, że chce skoczyć. Na pewno przez ciebie i brak twoich mądrości. Więc Fred korzysta z okazji i grozi, że ją zabije, zmuszając Brennera, żeby zlazł i wlazł do bagażnika, po czym zajeżdża po Gruchę i jadą do Starych Brzuzek. Więc Kuba dzwoni po pomoc do najbardziej kompetentnej osoby, jaką zna. Ćpuna filozofa, któremu daje znać, że wywożą go do lasu w pobliżu bunkrów, a gdy Fred wyrzuca ostatniego fajka Gruszce, wymieniając mu całą swoją dietę i suplementy, o które nikt nie pytał, Kuba daje mu swojego blanta i Andrzej stwierdza, że jakoś dziwnie smakuje. Dwóch gangsterów nie rozpoznaje zapachu zielska? Okej. Okay. A tymczasem bagiety po secie dla bezpieczeństwa zmuszają ekipę Laski, żeby ich holowali, ale chłopaki po małej drzemce są przekonani, że to pościg, więc wciskają gaz do dechy. Ja bym dla pewności zadzwonił na policję. A Fred czepia się wieśniackiego swetra Gruszki, pucując się, ile kasy wydał, żeby koleś, którego rozwali, dobrze go zapamiętał i przekazał aniołkom, że kulkę posłał mu facet z klasą. Ale ty po śmierci pójdziesz do piekła, więc... Po czym rzuca monetą, zakładając się o śmierć Kuby, ale zanim spada, Grucha go dziurawi, wyjaśniając, że jego gówno obchodzi, co myślą aniołki, a historii tego swetra i tak by nie zrozumiał. W sensie, że dostałeś go od prostytutki i teraz go nosisz, bo to chyba cała historia tego swetra. A tymczasem chłopcy rozpędzają się do 140 na godzinę, ciągnąc bagiety, chociaż to wygląda bardziej na 40 na godzinę, aż w końcu Linka puszcza i pały wylatują do gwiazd, uderzając w Alfę, z której sypią się banknoty z walizki skradzionej przez Freda, czyli jednak puszczał brzydkie bąki. Po czym Grucha zostaje aresztowany i trafia do Paki, z której dzwoni do swojej lożki na migowy i wyznają sobie nawzajem miłość. Na pewno nie będzie się z nikim waliła pod jego nieobecność. A Oskar opowiada przez pół godziny, jak to dojrzał i musi zostawić swoją pupcię, ale ta stwierdza, że jest z nim w ciąży i mięknie mu falanga. Jakoś mnie to nie przekonuje z ust. Po czym Bolec upiera się, że nie chce być gangsterem, tylko otworzyć wytwórnię muzyczną. Może ty się jeszcze miesz hodowlę jedwabników. Przecież ty się nie znasz na muzyce. A gdy Kuba zbiera się już do Francji, rektor zdradza mu, że Zajączek, będąc w Chicago, mocno się zdenerwował na wieść o jego sukcesie i kopnął w samochód czarnoskórego, który zwołał kolegów i, jak to mówią, dupa piekła dwa razy. A gdy Kuba żegna się z Oskarem i jego katechetką, chłopaki docierają w końcu na miejsce, gdzie okazuje się, że bunkrów nie ma. Ale też jest z***liścia. Znacie lepsze zakończenie polskiego filmu? Moja prawdziwa ocena tego filmu to 10 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie.